wszystkim, zapraszam Was dzisiaj na kolejny filmik po bardzo długich przerwach, jakie u mnie są, ale obiecuję, że to się już naprawdę zmieni, bo mam tak dużo teraz weny, żeby nowe filmiki nagrywać, więc na 100% się to zmieni. I przychodzę dzisiaj do Was z holem zakupowym. Generalnie powinniście wiedzieć, ale możecie jeszcze nie wiedzieć, że bardzo lubię wyprzedaże i tak, ostatnio wiecie, że było -49% w Rossmanie, co było naprawdę świetne, bo dzięki temu mam fajne kosmetyki. I tak, przystępując już do tego holu, chciałabym tylko jeszcze zaznaczyć, że możecie się spodziewać przede wszystkim rzeczy z ubrań czarnych i białych. Po prostu czasami mam tak, że jakiś kolor mi się wbije w głowę i cały czas w tym kolorze chodzę. Teraz jest to czarny, biały. Na początku zaczniemy od kosmetyków, bo jest ich w sumie to najmniej. Zaczniemy od perfumy, której mam już mniej niż połowę, bo kupiłam ją jakieś 3 tygodnie temu, ale chciałabym ją Wam jeszcze pokazać. Jest to Play with Plate Spicy. Jest to bardzo fajna perfuma. Ma podobny zapach do Killer Queen z Katy Perry. I bardzo mi się podoba. U mojej kuzynki właśnie zobaczyłam Killer Queen i pomyślałam ten zapach i myślałam bardzo fajnie, bardzo podobny i wzięłam go sobie i widzicie, że bardzo szybko teraz używam perfumy. Kolejne rzeczy są to lakiery. Tutaj jest jeden taki śliczny lakier z Eveline Mini Max i to jest kolor 064, który ma duży pędzelek i jest taki śliczny, ma taki śliczny niebieski kolor, więc pomyślałam, że muszę go wziąć. Kolejne dwa lakiery mam z kosmetyków z Ameryki. Jeden jest to kolor biały, drugi kolor to czarny. I to są New York Color tak, Expert Last Nail Polish. Nic za bardzo o nich jeszcze nie mogę powiedzieć, bo ich jeszcze nie próbowałam. Ten biały to jest Pinstripe White 134 i tutaj jest City Blackout 119 i generalnie wiecie o tym, że na takich salonach bardzo trudno znaleźć takie zwykłe, basicowe kolory. Ja bardzo długo po prostu się zastanawiałam, jak mam to zrobić. Ostatnio zamawiałam też z Manhattanu. Chciałam, żeby to był biały kolor. Wyszedł jakiś kremowy, czy to kość słoniowa, nie wiem jak to nazwać. Więc radzę Wam uważać i sprawdzać sobie na przykład swatche czy pomalowane paznokcie na grafice, zanim cokolwiek zamówicie tak na takich stronkach, bo to rzeczy wiadomo, że zdjęcia wszystkiego nam nie pokażą. Kolejna rzecz, która jest bardzo fajna i naprawdę mi się super sprawdza, jest to Biolawen Organic, żemiający do twarzy. I tutaj jest olej z pestek winogron i olejek lawendowy. Oprócz tego, że przepięknie pachnie lawendą i naprawdę jest bardzo delikatny, świetnie nawilża skórę i przy mojej cerze świetnie się sprawdza i bardzo go polecam. Jego cena to około 14 zł. Tutaj to jest 150 ml, taki z pompką, naprawdę jest świetny ten zapach, aż po prostu chce się nim umyć twarz, więc bardzo Wam go polecam przy okazji. Kolejne rzeczy są to już rzeczy z Rimmela i bardzo długo planowałam kupić sobie Rimmel Stay Matte, która z Was właśnie w komentarzu napisała mi, że poleca mi ten właśnie puder, więc postanowiłam spróbować, czemu nie, i właśnie kupiłam sobie Stay Matte i to jest 001 Transparent i przy okazji pozdrawiam i dzięki za polecenie. Naprawdę jest on prześwietny, super matuje, bardzo długo właśnie się ten efekt utrzymuje, więc naprawdę mogę go polecić. Jeżeli chodzi o podkłady, postanowiłam wypróbować nowy podkład, jest to Rimmel Match Perfection. No i tak Wam szczerze powiem, że naprawdę jest świetny. Fajnie mi się sprawdza na twarzy, pozostaje przez długi czas, w ogóle się nie ściera, nie tworzy takiego efektu jak takie tanie podkłady, bo są takie też takie tanie podkłady, które takie jakby rolują się na skórze i to taki dziwny efekt daje, a właśnie ten podkład jest świetny, idealnie się wtapia w skórę, nie widać go, nie tworzy efektu maski przede wszystkim. Ja mam tutaj akurat numerek 102 Light Nude. Wiem, że są jeszcze jaśniejsze, więc dla osób, które mają trochę jaśniejszą cerę ode mnie, polecam te jaśniejsze. A właśnie takie osoby z podobną taką kolorem skóry mogą właśnie sobie zakupić ten 102. Więc go też bardzo polecam, bo świetny efekt daje. Ja go akurat właśnie tutaj kupiłam na promocji tej Rossmanie -50%, więc wyszedł za naprawdę nieduże pieniądze. I ostatnia rzecz, nad którą spędziłam zdecydowanie najwięcej czasu, szukając jej, wybierając ją przede wszystkim,
Jest to pomadka z Rimmela, jaką zawsze chciałam mieć. Mam dużo pomadek kolorowych, ale ta pomadka przebija wszystko. Jest to taki kolor czerwony, jest to 170 alarm. Spędziłam chyba godzinę wybierając odpowiedni odcień i ma ona kolor taki. Jest to taki bordowy, taki coś wpadający w bordo i taki czerwony i na ustach wygląda tak jak teraz właśnie. Przechodząc teraz już do ubrań, pokażę wam właśnie generalnie same góry, bo są tutaj koszulki przede wszystkim. Jest to wielkofalkowa koszula, ponieważ mimo że mam ich niezliczoną ilość w mojej garderobie, pierwsza koszulka jest to taka koszulka Sinseya. Zwykła, basicowa, czarna koszulka, t-shirt, rozmiar S. Mi się bardzo podoba i myślę, że naprawdę fajnie wygląda. Z tyłu ma taki napis malutki Sinsei. No i tak, więcej nic nie mogę powiedzieć o niej. Bardzo mi się mega, mega podoba. Kolejna koszulka jest to koszulka z Reserved. Jest to taka tutaj też czarna z białym napisem. Też jest mega, też mi się właśnie bardzo podoba. Przede wszystkim basicowe czarne t-shirty. Kolejna rzecz, która jest bardzo wymięta, ale właśnie ja już tak dałam suszarki, więc musicie mi to trochę wybaczyć. Jest to taka bluza, to jest bluza Sinseya I'm Awake Sometimes. Ostatnio mi koleżanka w szkole powiedziała, że tak, to wszystko o mnie wyjaśnia, wszystko mówi całą prawdę, ten napis na tej bluzie, więc tak. Mi się bardzo podoba, oczywiście czarna z białym napisem. Kolejna rzecz jest to bluzka, która mi się bardzo kojarzy, nie wiem dlaczego, ale z Dzikim Zachodem i z Kalifornią i nie wiem, po prostu tak mi się kojarzy. Jest to taka bluzka z kropa, wygląda ona tak, też jest wygnieciona, za co też przepraszam, ale mam nadzieję, że coś uda wam się zobaczyć. Wygląda ona tak i jest naprawdę świetna do takich jeansowych rurek, takich bardzo skinny, ślicznie wygląda. I teraz tego nie zobaczycie, ale kiedy zrobię lookbook, więc się o tym przekonacie. Kolejna rzecz, jest to zwykła, po prostu basicowa koszulka. Nie wiem dlaczego ją wam pokazuję, ale taka zwykła, basicowa, biała koszulka. Na razie doszę ją do WF, bo jest najlepiej się sprawdza tak w takiej roli. Kolejna rzecz, jest to taka koszulka. Jest to taka na ramionczkach tutaj z tyłu, właśnie taka jak ala bokserka. W takie właśnie niebieskie, w takim ładnym kolorze niebieskiego paski z napisem i to jest rozmiar M. I ostatnia koszulka. Chciałam, żeby szybko poszło, więc tak idzie. Jest to taka koszulka też Sinseya, jest to rozmiar S. Naprawdę śliczna, ślicznie wygląda. Ten napis, wszystko, ten niebieski kolor, właśnie niebieski też mi się generalnie podoba. I wygląda ta koszulka tak. Myślę, że to już było na tyle. To są wszystkie rzeczy, jakie kupiłam w ostatnim czasie, które są moim zdaniem przesuper. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!